Czy potrzebujesz modlitwy o uwolnienie? Modlitwy pięciu kluczy. To jest bardzo konkretny model modlitwy, w którym przechodzimy przez oddanie się Jezusowi, przez przebaczenie, wyrzeczenie się zła i najważniejsze, przyjęcie błogosławieństwa Ojca. A zatem, jeśli jesteś w sytuacji, że osacza cię pokusa, czyli masz taki moment, że jesteś bezradny, bezsilny wobec pokusy, które przychodzą, to jest model modlitwy, którego potrzebujesz. I będzie skuteczny dla ciebie, bo tak jest nasze doświadczenie. Jeśli masz w życiu sytuacje, w których ci jest cały czas ciężko przebaczyć, to jest model modlitwy dla ciebie. Jeśli czujesz jakiekolwiek sieroctwo, samotność w sercu, możesz być w małżeństwie, ale w sercu doświadczasz cały czas bycia samemu, to jest model modlitwy dla ciebie. Dlatego, że finał modlitwy pięciu kluczy to błogosławieństwo Ojca. Żeby nie być sierotą, ale być w Bogu. Jeżeli to jest dla ciebie, to nie zwlekaj. Po co zwlekać? Lepiej doświadczyć takiej modlitwy i być człowiekiem wolnym. Człowiekiem, który doświadcza trudów. Ale w tych trudach jestem w łasce Bożej. Jestem usynowiony. Mam Ojca, który się o mnie troszczy i który za mnie bierze większość ciężarów. Zachęcam was do tej modlitwy. Jeśli uważasz, że to jest modlitwa dla ciebie. A w kolejnych odcinkach powiem, jak się do tej modlitwy przygotować i jak się zapisać. Jeżeli jesteś zdecydowany, żeby przejść przez modlitwę pięciu kluczy, modlitwę uwolnienia, to wyjątkowością tej modlitwy jest to, że jak na nią pójdziesz, to wszystko jest zależy od ciebie w tej modlitwie, od twojego przygotowania do modlitwy. Nie idziesz po modlitwę nad tobą, tylko idziesz do kogoś, kto poprowadzi modlitwę, którą ty masz przejść. To ty przechodzisz pięć kluczy, pięć kroków, pięć kluczy, a osoba, która jest liderem modlitwy, przeprowadza ciebie przez tych pięć kluczy. To nie jest tak, że odpowiedzialność za modlitwę jest na osobie prowadzącej, tylko na tobie. Tak doświadczysz wolności, jak się przygotujesz. Dlatego do modlitwy pięciu kluczy najpierw trzeba się przygotować. Przygotowanie trwa około miesiąca. I jak się przygotujesz, to się zapisujesz na modlitwę. Na czym polega przygotowanie? Na przeczytaniu książki pierwszej części, modlitwa uwolnienia. Tutaj jest zdjęcie tej książki. Można ją kupić w księgarni Mocnych Duchów i w wielu innych księgarniach. Jest ona dostępna, autorstwa Nila Lozano. Są cztery części tej książki, ale do modlitwy, do przygotowania potrzebujecie pierwszą część przeczytać. I czytacie to nie na zasadzie, żeby ją szybko przeczytać, tylko ta książka ma was poprowadzić w rekolekcjach nad swoim życiem. Czytając tę książkę, zatrzymujcie się nad przebaczeniem, jak przebaczyć, komu, nad tym, czego się wyrzec w swoim życiu. Będą ci się przypominały momenty z twojego życia, które możesz sobie zapisać. Nawet jeśli książkę przeczytasz szybciej niż miesiąc, to i tak masz miesiąc na przygotowanie. Te treści mają w tobie pracować. I dopiero jak minie miesiąc, przygotujesz się, to zapisujesz się na modlitwę. W którymkolwiek domu miłosierdzia. Wysyłasz zgłoszenie, że jesteś przygotowany do modlitwy, i chcesz w takiej modlitwie uczestniczyć. I od tego momentu, jak się takie zgłoszenie wyślesz, to jest czas czekania na modlitwę jeszcze parę tygodni, czasem dwa tygodnie, czasem miesiąc. To jest też moment, gdzie te treści w tobie jeszcze pracują, ale już czekasz konkretnie na sygnał. To twoje zgłoszenie idzie do sekretariatu, tam cię poproszą o jakieś jeszcze może szczegóły i przydzielą ci osobę, która poprowadzi taką modlitwę. Zawsze podczas modlitwy są dwie osoby, prowadzący i wstawiennik, i ty jesteś trzecią osobą, która przychodzi w modlitwę pięciu kluczy. Zachęcam do tego, jeśli tylko pragniesz takiej modlitwy, zdecyduj się na przygotowanie. Jak się przygotujesz, to już się zapisujesz. Czasem jest tak, że w jednym domu miłosierdzia czeka się dłużej, w drugim krócej. No to jest dosyć zależne. Czasem można zapytać w jednym czy w drugim, ile się czeka i ewentualnie podjechać do innego miasta, gdzie czeka się krócej. Niektórzy
po przejściu modlitwę o uwolnienie, jak są animatorami we wspólnotach, liderami w swoich wspólnotach, myślą, a może by taki dom miłosierdzia zrobić też u nas? Po co jeździć do Poznania, po co jeździć do Łodzi, do Warszawy? Przecież w mojej miejscowości też mogłaby być taka propozycja. Oczywiście, że może być. To nie jest wielka filozofia prowadzić modlitwę o uwolnienie. Każdy z nas jest do tego wezwany. Może nie każdy, żeby robić to oficjalnie z ramienia kościoła w parafii. Tutaj potrzebna jest zgoda duszpasterza, żeby taki dom miłosierdzia mógł powstać. Ale też trzeba was przeszkolić do takiej modlitwy. Wtedy zgłaszacie się albo do domu miłosierdzia w Łodzi, albo do domu miłosierdzia w Józefowie. I tam piszecie, że chcielibyście mieć takie szkolenie. One różnie wyglądają. Albo jest tak, że zapraszamy was, żebyście przyjechali do nas i uczestniczyli w takiej modlitwie. Albo też my jedziemy do was i jeżeli takich osób jest więcej, to czasem takie szkolenie prowadzimy u was na miejscu. Co jest ważne? Przed przystąpieniem do takiego szkolenia powinniście przeczytać drugą część książki i czwartą. Druga i czwarta część mówi o prowadzeniu modlitwy o uwolnienie i no, one są konieczne, żeby się z nimi zapoznać, zanim przystąpicie do takiego szkolenia, które jest już takim finalizowaniem spraw, wyjaśnianiem różnych szczegółów. Natomiast trzecia część książki, modlitwa uwolnienia, jest dla osób po modlitwie. Czyli jak ktoś przeszedł przez taką modlitwę i żeby trwać w owocach, to jeszcze raz przychodzi medytacyjnie przez wszystkie 5 kluczy. Na każdy klucz są 3 medytacje, takie godzinne modlitwy. I wtedy jeszcze przez miesiąc czasu można dalej trwać w treściach, które były podczas modlitwy, żeby je ugruntować w swoim sercu. Także bardzo was zachęcam do tego, żeby domów miłosierdzia było jak najwięcej. Żebyśmy w różnych miejscach proponowali ludziom: przychodźcie, bo Bóg nas czyni wolnymi. Jeśli chcesz, żeby w twojej miejscowości, przy twojej parafii powstał dom miłosierdzia, to nie jest to skomplikowana sprawa. Jeżeli mamy oficjalny dom miłosierdzia, czyli będący w siatce domów miłosierdzia, do których odsyłamy w książce, czyli twoja placówka znalazłaby się na stronie dom.jezuici.pl. I to jest oficjalna strona domów miłosierdzia, których prowadzona jest modlitwa 5 kluczy w Polsce. Aby taki dom powstał, to potrzebne są osoby, które będą prowadziły modlitwę uwolnienia, przeszkolone. W tym momencie szkolenia prowadzi dom warszawski w Józefowie i dom łódzki, czyli tutaj przy Mocnym Duchu. I jeżeli jesteście przeszkoleni już, żeby prowadzić modlitwę uwolnienia, to potrzebujecie jeszcze 3 rzeczy. Księdza, który będzie za was odpowiadał i który jest umocowany w jakiejś parafii. Czyli można podpisać, że to jest ten ksiądz z tej parafii. Jest konkretny adres, tam też jest proboszcz. On nie musi być proboszczem odpowiedzialny, ale jest umocowany konkretnie w jakiejś parafii, kapłan. I jest adres czy telefon, pod którym można dzwonić, żeby się zapisywać. Więc jeżeli mamy księdza, parafię i adres, to jesteście przeszkoleni, to przysyłacie do nas informacje, umieszczamy wasz dom na naszej stronie i w ten sposób automatycznie odsyłamy przez książkę. Książka odsyła do adresu dom.jezuici.pl i tam są poszczególne miasta, które się potem wybiera. Każdy wybiera, które miasto chce, które jest dla niego bliżej, a niektórzy wybierają specjalnie dalej, żeby mieć większą pewność, że osoby mnie nie będą znały, które się za mnie pomodlą. Także po prostu jest widniejecie jako dom miłosierdzia. Bardzo prosta sprawa. Jak już to zrobicie, to piszcie do nas, że macie dom miłosierdzia i was umieszczamy.